Najbliższe minuty w naszym letnim studiu poświęcimy arteterapii, czyli terapii poprzez sztukę. Mamy dwóch zacnych przewodników po tym temacie. To pani Mariola Pietroń-Ratyńska, dzień dobry. Dzień dobry, witam. I pani Jolanta Bagińska, dzień dobry. Dzień dobry. To powiedzmy może troszeczkę więcej. Spróbujmy przybliżyć naszym widzom, na czym arteterapia polega, na czym się zasadza. Arteterapia jest to wykorzystanie metod sztuki w pracy terapeutycznej. Stosujemy zarówno muzykę, malarstwo, rysunek, rzeźby. Wszelkie formy sztuki? Dokładnie. Arte, czyli wszystko to, co jest związane ze sztuką. Natomiast my dziś będziemy mówić o takiej najbardziej mojej ukochanej metodzie arteterapeutycznej, malarstwie. I działa rzeczywiście? Działa, co zresztą pięknie można zobaczyć w pracy chociażby z dziećmi, z całymi rodzinami, bo jest to narzędzie do wykorzystywania w pracy w terapii rodzin. I też jest niesamowitą metodą, jeśli chodzi o pracę z seniorami, czy też z osobami właśnie z różnymi dysfunkcjami. Pani Jolanto, a pani jakie ma doświadczenia z arteterapią? Pani i pani rodzina, z tego co wiem, także? Tak, tak, bo właśnie niespełna rok temu rozpoczęłam przygodę z malarstwem. I chcąc pokazać swoim 90-letnim rodzicom, jak to wszystko wygląda. Tata od prawie 10 lat walczy z Alzheimerem, więc trudno jest mu wypowiedzieć się o swoich potrzebach. Mhm. Trudno mu jest sklecić zdanie. No zresztą wszyscy wiemy, jak ta choroba oddziałuje na człowieka. Nagle, oglądając moje obrazy, coś się w nim obudziło. Zaczął pięknymi, pełnymi zdaniami opowiadać o swoich odczuciach. Mało tego, zaczął mi dawać wskazówki i uwagi, co powinnam zmienić lub co ująć. I w tej chwili jest tak, że każdy obraz, który chcę upublicznić, najpierw pokazuję ojcu. On długo, długo siedzi, patrzy, po czym mówi na przykład mi coś takiego, słuchaj, to tam jest w ogóle niepotrzebne. Przyglądam się, zamalowuję, mówię, faktycznie miał rację. No, kiedyś był człowiekiem bardzo aktywnym, był dziennikarzem. A miał doświadczenia plastyczne też jakieś, że ma taki zmysł, takie wyczucie? Fotografią troszeczkę zajmował się, amatorską i reporterską, także taki ten zmysł, te uwagi jego są na przykład typu, słuchaj, tu jest bardzo dobra głębia lub tutaj nie ma światło cienia. Rzeczowe komunikaty. Konkretne, rzeczowe, konstruktywne uwagi. I jest to dla mnie też olbrzymim bodźcem do tego, żeby jednak nadal malować, bo przynajmniej ojciec ma te chwile, kiedy się przebudza, kiedy jest tym ojcem, którym był dla mnie kiedyś, bo w tej chwili tata mnie nie poznaje, nie wie, że ja jestem jego córką. Mhm. No tak wygląda ta choroba. Tak wygląda. Natomiast ważne jest to, że arteterapia działa nie tylko na osobę, która jest bezpośrednio zaangażowana w takim razie, ale nawet na te osoby, które oglądają to dzieło, ten efekt. To, co jeszcze jest ważne i warte podkreślenia, że poprzez arteterapię możemy aktywizować ludzi. Arteterapia to jest metoda dla każdego. Jola tutaj nie powiedziała, maluje od marca zeszłego roku. Czyli można powiedzieć, że świeżynkiem jest arteterapia. Tak, jest świeżynkiem, ale to, co jeszcze jest bardzo istotne, że akurat znalazła kanał komunikacyjny ze swoim ojcem, ponieważ dla eksperymentów, jak kiedyś mówiłaś, pokazywałaś ojcu inne prace, inne obrazy, nie swojego autorstwa, nie zareagował. Nie. Także tutaj jakby jeszcze, wiem, dodatkowa energia. Aż trudno to wytłumaczyć. Tak jest. I tak naprawdę w arteterapii, w malarstwie intuicyjnym, ponieważ my akurat takowe uprawiamy. Malarstwo intuicyjne. Za chwilkę powiecie mi dokładnie, czym się charakteryzuje. Mhm. Dokładnie tak. Więc malarstwo intuicyjne to jest malarstwo, w którym nie mamy żadnych podstaw takich akademickich. My nie mamy wykształcenia, tak, nie jesteśmy po szkołach plastycznych. Czyli na czuja. Na czuja. Dokładnie tak. Tak jak czujemy. Zaczynamy, siadamy przy białym płótnie. Pierwsze, co robimy, to wybieramy kolor farby, która w danym momencie do nas przemawia. Mało tego, my nawet nie wiemy, co będziemy malować. W tej chwili nie wiemy, co nam malujemy. Bo za chwilkę będziecie malować tutaj u nas, to jeszcze tylko tyle powiemy. I na razie nie macie jeszcze pomysłu na to, co nie to będzie. Nie mam koncepcji. A jak wyglądają warsztaty arteterapii? Zaczynamy najczęściej od tego, że przedstawiamy samą metodę, mówimy, czym malujemy, a więc malujemy najczęściej farbami akrylowymi, malujemy na płótnie, ale też możemy malować na desce, możemy malować na tekturze. Tu dowolność jest spora. Absolutna dowolność jest. I to, co jest bardzo istotne, malujemy różnymi, tak, narzędziami. Moim ukochanym narzędziem jest moja dłoń. Czyli nawet bez pędzla. Tak jest, dlatego że jakby
mamy coś takiego, co się nazywa pamięcią ruchu. Mhm. Więc my, malując dłonią, tak jak dzieci, spontanicznie, jesteśmy w stanie sobie różne, nie wiem, kształty przypomnieć, różne, różne wyobrażenia, a dodatkowo jeszcze doświadczamy tego kontaktu bezpośredniego. Tak? Na przykład, kiedy nakładamy farbę, pojawia się konkretny rytm, to płótno jakby zaczyna śpiewać. Powiedziałam o malowaniu dłonią, ale też możemy malować gąbkami, możemy malować pędzlami. Generalnie mamy absolutną dowolność. Drogie panie, to w takim razie zapraszam do sztaluk. Będę sprawdzał, jak idą prace. Prosimy, tam do naszego plastycznego kącika. A ja teraz zapraszam na prawdziwe dzieło sztuki. Zrobiły sobie króciutką pauzę, bo te dzieła jeszcze nie są skończone, jak rozumiem. Natomiast tak mnie już teraz się podobają. Co było inspiracją? Czyżby Wisła, północa za naszymi oknami? Widok za oknem. Może troszeczkę bardziej jakiś jest... To jest początek, to jest jak gdyby tło dopiero. To jest naprawdę początek? To jest tło do to tego, co na tym powstanie. Zacznie się dziać dopiero tutaj? Tak. Najpierw trzeba zrobić tło. Pani Jolu, pani się świetnie odnajduje w tej arteterapii, muszę powiedzieć. No, służy mi i mojej rodzinie, tak jak mówiliśmy. Jak słyszeliśmy, to prawda. A tam, jak daleko zaawansowana jest ta praca? No jeszcze wymaga trochę pracy. Zresztą, jeżeli państwo widzieliście wcześniejsze etapy, to tak tam pod spodem są zupełnie inne kolory. Bo coś, koncepcja się zmieniła w trakcie? Dokładnie tak. Zdarza się. Arteterapia jest wolnością. Czyli jeżeli nawet początkowo sobie założyłam, że będę robić w klimacie wiosennym, letnim, jakąś letnią łąkę, bo faktycznie taki gdzieś tam obraz mi się zaczął pojawiać, te kolory mnie wołały, to w trakcie uznałam, że jednak nie, że jakby potrzebuję czegoś innego. I tutaj, jak się państwo przyjrzycie, są tak jakby kwiaty, one w bardzo prosty sposób zostały uzyskane, mianowicie poprzez przykładanie kawałka papieru, tak? Jakby papier stanowił rodzaj stempla. A pod spodem właśnie widać te poprzednie barwy, które były, tak? Jakby starałam się do nich dotrzeć. To, co w arteterapii jeszcze jest cudne, szczególnie w uprawianiu tego malarstwa abstrakcyjnego, że ten obraz ma 4 orientacje. Można go, tak jak w tej chwili państwo widzicie, można go w pionie, tak, w pionie do góry nogami, tak też obrócić, w zależności od tego, jak nam odpowiada, tak? I każdy jak odbiorca może coś zobaczyć, może jakieś, nie wiem, skojarzenia z podświadomości wychodzą i po prostu sobie ustawia według siebie. Podoba mi się nie tylko efekt waszych prac, ale także słownictwo, jakim operujecie, żeby je opisać. Kolory mnie wołały, przed chwilą usłyszałem. Bo tak się dzieje. Pamiętam taką sytuację, gdzie wyjechałam na wakacje, 2 tygodnie byłam poza domem i naprawdę w trakcie wakacji jedyne, o czym myślałam, to, że powinnam malować. Wróciłam do domu, 2 godziny dosłownie, rozpakowałam się i od razu co? To była sztaluga. I faktycznie była ta duża potrzeba jakiejś ekspresji. I teraz na przykład jeżdżę na takie wakacje, na plenery malarskie. Wsiąkłyście na dobre w arteterapię. I szczerze mówiąc, zapraszamy do takiej aktywności. Teraz dzielnica Białołęka będzie właśnie finansowała takie warsztaty międzypokoleniowe, gdzie będziemy z mieszkańcami tworzyć. W takim razie gorąco zachęcamy, moi drodzy, i przypominamy, że warto być z nami jutro o poranku. Do zobaczenia, kłaniamy się nisko.